Dobra, tu mamy naszą rodzinkę, przypominam, na rodzinkę. Rodzina to dużo powiedziane. I teraz wchodzi się do galerii. A jak to się robiło? Open the gallery, ok. I najpierw przeglądamy kamienica Wernera. Czy kamienica starego Wernera? Jak to się nazywało? Jest, kamienica starego Wernera, drodzy Państwo, mamy ją. Ach, jaki polecam! Kolor dywanów w czytelni? Dobrze, że nie zdążyłam wziąć udziału w tym konkursie, bo jeszcze moja kamienica nie zostałaby wybrana i byłoby jej przykro. Wiem! To właśnie mówię. Słuchajcie, jest pierwsza kamienica by Xentoch i wygląda przepięknie. Kurde, wow. Tu jest jakieś oczko wodne, fontanna. Całość wygląda dość brytyjsko, moim zdaniem. Jest przepięknie umeblowane wnętrze. Jest parter. Jest piętro z czerwoną kanapą. Ważne. I to tyle zdjęć. Wow. Słuchajcie, ta sztukateria. Te kwiaty w oknach. Ten metraż. Stare drzewa, kurde. Dla takiej kamienicy warto knuć. Dla takiej kamienicy zostałabym gnidą jak nic. Kasia nie wytrzymałaby jako Bella Swan. Tak, ja bym powiedziała po prostu. Chłopaki, idźcie zagrać w piłkę. Idźcie na piwo. Nie mogę rujnować waszej przyjaźni. Chłopaki, po prostu dajcie sobie buzi już. Warto samodzielnie zwiedzać, ponieważ galeria nie pozwala wstawiać własnych zdjęć. Okej, czyli musimy faktycznie postawić tą kamienicę i dopiero ocenić. Dobra, zachowuję w swojej bibliotece, a teraz jak... O! Okej, dobra. Udało się? Udało się! Postawiliśmy tę kamienicę! Jezu, mam odpowiedzieć Rochowi, jaki... Dobrze, jakbyś organizowała sobie czytelnię i miałaby być w niej wykładzina, to jaka? Proszę, bo umrę. O mój Boże! W krowie łaty! W krowie łaty! Okej? Może być? Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie jestem zbyt dobra w podejmowaniu decyzji. Jak to wygląda? Obczajcie! Spójrzcie, jaka piękna kamienica. Ja. Idealnie się wpasowała na tę działkę w ogóle, a bo to pewnie była budowana specjalnie pod tę działkę, a... O, spójrzcie na to! Spójrzcie! Tu jest świetlik, kaczki i świetlik. To są jakieś... Co to jest? Jakieś płytki takie? Z fontanna. Jesus! Dobra. Przejdźmy się po środku. W takiej kamienicy warto wprowadzać dziada starego w zawał. Zgadza się. Dobra, wejdźmy do środka. Da się jakoś, jak się wchodzi do środka. A trzeba włączyć play i ktoś z nich tam polezie. Ewa jest w jakimś pewnym napięciu. Kłóci się z Bogdanem, nie zgadniecie. Bogdan kłóci się z Ewą na temat kibla i pieniędzy. Hmm.
Dobra, wchodzą do środka. Acquiring the mischief skill. Bogdan's new skill in mischief will allow him to trick others with a hand buzzer. Brzmi jak Bogdan. Classic Bogdan. Dobra, i czemu nie wchodzę razem z nimi do środka? A, bo jestem Ewą, a Ewa tu stoi. Chodź, Ewa. Idźcie już do środka, bo chcę zobaczyć, jak tam wszystko wygląda. Obczajcie, 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 obczajcie. To nie były kafelki. Tu naprawdę są autentyczne kaczki teraz. Mamy kaczki w fontannie. O, jak kliknę Shift Tab, to będzie widok z pierwszej osoby. Dobra. Nie, jednak nie. Dobra, zaraz. Wpadł do nich o północy Michał Wiśniewski i Bogdan przegrał u niego kibel w kości i mu Ewa robi oto dramę. Ewa nigdy nie robi dramy. To zawsze Ewie robi się dramy. Gdzie jest Adam? O, Adam! Nie zgadniecie? Nie zgadniecie, ale Adam bawi się lalkami. Najwyraźniej w swoim pokoju. Zakładam, że to pokój Adama. Bo czyj inny? A, przecież nie Piotrusia. Dobra, słuchajcie, może po prostu pogramy w każdej kamienicy chwilę. Tylko zastanawiam się potem co, potem mam ją zburzyć? Nie wiem, jak to się robi. Postawić następną? Tu stoi jakiś koń. Tu jest bar. Wow. Jest czerwona kanapa. Jest zbroja stara. Bar. Koń i Baby Yoda. Piękny pokój. Sprawdźmy, co inni porabiają. Monika. Monika gra. Co u Kamilki? Kamilka knuje z Renatą, oczywiście. Mhm. Ewa. Co tak stoisz? Bogdan. Bo Bogdan idzie pić z tabletem w ręce. How Bogdan of him. Piotruś? Piotruś gra w FIFA. Najmniejsze zdziwienie świata. Co idziesz knuć, Kamilka? Ale tu jest pięknie, obczajcie. Ja, widzicie ten układ salonu? Już teraz widzę, jak jestem słaba w te Simsy. Nigdy bym nie wpadła na to, żeby zrobić taki asymetryczny układ salonu. Coś pięknego. Ta jadalnia w kuchni z zielonymi krzesłami, ale będą tu stawiać tarota. Jak nienormalni. Gdzie idziesz, Adam? Wszyscy sobie stoją na zewnątrz. It begins. Nothing beats the feeling of crushing that final boss level. Okej, Piotruś sobie gra w gry. Is it safe to say he likes video gaming? Probably. Probably. Oho, Adam idzie. Tutaj Kamilka już flirtuje z sąsiadem. Dobra, krzyczy na Adama. Nie lubią się. To jest kanon. Kto to jest? Malik Ham. Rude introduction. Flirtuj z Adamem. Olej sąsiada. Who are you? Dobra, Kamila, skocz z sąsiadem, weź się za Adama. Adam ucieka. Adam, gdzie biegniesz? Adam! Już do jakiejś blond dla Firyndy, oczywiście. To nie jest Ewa. To nie jest Ewa, wiem, że wygląda podobnie. Ma blond boba. Uspokój się. Nie wszystkie blondynki są tą samą osobą.
Ach, Adam. Dobra, w takim razie, Kamila, skoro nie ma Adama, zajmij się swoją dziewczyną. Jak? Jak mogę tu podejść? Nie umiem nimi chodzić. O, Kamila acquired the comedy skill. Nancy Landgrab bardzo kanon, bo ona też zawsze knuje. O nie! Druga gnida just hit the tower. Adam i Ewa, good ending. Adam przestaje mieć fazę na mężatkę. Nie! Ewa potrzebuje, żeby Adam ją uratował. Jak inaczej zda sobie sprawę, że nikt jej nie szanuje? Jaki sposób kobieta ma naprawić swoje życie, jak nie przez mężczyznę, który się w nim pojawi i magicznie uświadomi jej, że wszystko robiła do tej pory nie tak? Ona nie ma takiej sprawczości. Nie umiem nimi sterować w ogóle. Dobra, przestań bawić się jakimś psem i idź, gadaj ze swoją dziewczyną. Gdzie jesteś? Adam wybiega z domu i zakochuje się w losowej osobie. Bardzo kanon. O, dobra, dobra. Brighten day of Monika. O, Ewa klasycznie wkurwia się na porozrzucane zabawki, które porozrzucał Adam, dodajmy. Yell at? Nie. Flirt. Flirt z Moniką. Czemu nikt nie robi tego, co chce, żeby robili? Kamila, idź flirtować z Moniką. A te idą knuć. O, cześć, idą na kanapę knuć. A nie, już Monika idzie do Adama wyrywać. Też bardzo kanon. A Adam jest... Adam se gra w FIFA. Też real. Adam, znowu bawiłeś się cały dzień zabawkami. To nie zabawki, Ewa, to figurki kolekcjonerskie. O, oh, Kasia, czy możesz streścić, kto jest kim? Bo nie znam Adam i Ewa Lore. Oh boy, oh boy. Jest gdzieś cała ściągawka. Czekajcie. Czekajcie. Musimy. Jak się teraz dokopać do ściągawki? Może jest gdzieś przypięta? Okej, okay, mamy. Zaraz wam pokażę. Adam zaraz poleci do Piotrusia błagać, żeby mu przeszedł level. Oh my god. Mam taką ściągawkę bez opisanych relacji, ale to ja już sama je wam opiszę. Spróbuję przynajmniej. Zaraz wam włączę. No już, już. Dobra. To jest Ewa, główna bohaterka serialu. Ma 36 lat, męża Bogdana, mecenasa i dwójkę dzieci. To jest Adam, który ma 30 lat i pewnego dnia spadł na Ewy samochód balonem. Nie na Ewy samochód, na Ewę w samochodzie, który należał do jej przyrodniej siostry, Kamili. Za chwilę do tego dojdziemy. No więc jak tylko spadł na Ewę balonem, od razu niesamowicie się w niej zakochał i od tamtej pory nie może myśleć o niczym innym. Małgorzatka jest sąsiadką Ewy, która ciągle stawia jej tarota. Bogdan nienawidzi Ewy i generalnie jest dla niej najokropniejszy na świecie, zdradzał ją z Rudą Zouzą, konkretnie tą, Iwoną,
Potem wyprowadził się od niej, a od tamtej pory knuje tylko jak przejąć kamienicę jej ojca. Piotruś to syn Ewy i Bogdana, który ma mocne NPEC energy. Zdrojewski, jak rozumiem, jest to ojciec Ewy, który leży nieprzytomny przez cały serial. Monika jest koleżanką z pracy Adama, a potem na skutek różnych zbiegów okoliczności również jego dziewczyną i narzeczoną. Ponieważ Monika, musicie wiedzieć, Monika, Kamilka, Iwona to gnidy i żmije. I razem z Bogdanem i Renatą, czyli macochą Ewy, otą, zajmują się, jedyne czym się zajmują w życiu, to utrudnianie Ewie życia. Uprzykrzanie życia Ewie. Adam jest w ogóle aktorem reklamowym. O mój Boże, ile lore. Na skutek knowań Bogdana Ewa traci pracę i zaczyna pracować dla wuja Adama i ciotki Adama, którzy są tak jakby jego rodzicami, bo jego rodzice nie żyją. Magda jest córką Ewy, jest beznadziejna. A Jacek jest ćpunem kolegą Magdy. A nie, tu jest ojciec Ewy, który leży nieprzytomny cały czas. Nie wiem, kim był tamten typ. A, Zdrojewski to mafiozo. Gnida. Kolejna gnida, która również knuje. No i... Kamilka jest zakochana w Adamie. Monika jest zakochana w Adamie. Obie chcą, żeby nie był z Ewą. Monika udaje próbę samobójczą, przez co Ewa zrywa z Adamem i każe mu być z Moniką, więc on się oświadcza Monice tylko dlatego, że Ewa tego chciała. Kamila, w ramach, która ma potężną chemię z Moniką, w ramach swoich knowań chce, żeby Adam dowiedział się o knowaniach Moniki, żeby z nią zerwał i był z nią. Ale tak naprawdę to chyba chodzi o to, że chciałaby być z Moniką. O mój Boże, tego jest za dużo, ale mniej więcej wiecie, dobra? Uff. Wróćmy do Simsów. O nie, czekajcie. Za dużo rzeczy nam się włączyło. O, teraz jest dobrze. Wracamy. Gdzie jest Adam? A, grał. Dobrze. Kamila knuje z Bogdanem, ale się nie lubią. Bardzo kanon. Renata gra. Dobrze. Adam, idź... Idź powzdychać do Ewy. Jak się przechodzi na wyższe piętro? O, bonding time. Renata, żeby było kanonicznie, powinnaś naobrażać Ewę. Nie, wy się dziewczyny nie lubicie. Mock outfit, to jest bardzo, bardzo typowa dla Renaty akcja. Cry baby meets Kika, are you okay? To był spoiler na później. Arvin, Kabura. Kamila czyta. Nie, Kamila, mamy dla ciebie inną propozycję. A gdyby tak skomplementować Monikę. Była taka scena w szpitalu, tuż po próbie samobójczej Moniki, kiedy Kamila przyszła do niej z kwiatami i powiedziała, że pięknie się złości. A kto zniszczył domek dla Lalek? Przepraszam bardzo, co tu się wydarzyło? Dobra, dziewczyny flirtują. That's nice. Ewa, idź pokłócić się z Bogdanem. Tell dramatic story. To bardzo w twoim stylu, Ewa.
Adam, nie zgadniecie, bawi się zabawkami. Adam, mam dla ciebie inną propozycję. Idź, ask Eva to watch. To watch what? Zaoferuj jej róże. Z jakiegoś powodu Adam is having a really bad time. Niedobrze. Piotruś na kurwia pompki. Okej. I guess. A teraz myśli o tym, że hantelki by sobie poprzerzucał. Adam... Nie krzycz na nikogo. Czemu on jest taki zły, powiedzcie mi? Mamy interakcję Adama z Ewą? Nie, poszedł pogadać z misiem pluszowym zamiast tego, ekstra. Idź, gadaj z Ewą. Nie, na razie jest zbyt zły. Adam, jak mogę ci pomóc? Bardzo podoba mi się teoria, że Adam myśli, że Piotruś jest w jego wieku i jest po prostu niski. Okej, dlaczego on jest taki zły? Jak mam, co mam dla ciebie zrobić? Adam, please, powiedz mi. Albo zajmij się sam sobą, nie wiem. My się zajmiemy gnidami. Monika Wilczyńska stoi nad kiblem z jakiegoś powodu i kontempluje. A, dobra, poszła sikać. To Kamila, nie przeszkadza jej. Bogdan, idź pouprzykrzać życie Ewie. Póki co zajmuje się tym twój syn. Kurde, oni są z tego, przez to, że są małżeństwem, z jakiegoś powodu mają tylko miłe opcje? Co się dzieje z moim światłem? More choices. O, bądź dla niej niemiły. Malicious. Insult. No, pięknie. Adam jest nadal wściekły. O co chodzi? Nie podoba mu się muzyka. Jezu, to zmień. O, te idą spać w jednym łóżku, gnidy. Macocha ze swoją córeczką? To też bardzo kanon. Niech Bogdan zdradzi Ewę. Dobra. Dobra. Adam, to zmień tę muzykę, jak ci się tak nie podoba. Na Kids Radio. A ja próbuję naprawić moje światło. Nie, 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 Adam. Adam, zajmij się tym, co cię tak wkurza. Please. Proszę cię. Posłuchaj sobie muzyki tak, jak ci się podoba, okej? I przestaniesz być taki wkurwiony. Zjedz sobie trochę chleba. I może się uspokoisz. Nadal jest wściekły. Co ci nie podoba?
Feeling flirty. Dobra, to poflirtuj z Moniką, twoją narzeczoną. Okej, na razie jest chyba zbyt wkurzony. Czemu on ciągle chce się kłócić z tym misiem? Hit Drago? Dlaczego Adam ciągle chce bić wielkiego pluszowego misia? Adam, uspokój się. Uspokój się, idź. Needs amusement i feeling flirty. I ciągle mu się nie podoba, że leciała nie ta muzyka. Nie mogę z nim. Spróbuj flirtować z Moniką. O, dobra. Dobra, Ewa. Ewa zbyt dobrze bawi się z Kamilą. Musimy wprowadzić nieco więcej chaosu. Mock outfit. A następnie insult. A następnie... Imply mother is llama? Okej. O, ci się dobrze bawią. Dobrze. Czemu Adam jest taki wkurwiony cały czas? Sims who are exposed to things they dislike for extended periods of time will slowly be driven mad. Okej. Ale to czego aż tak bardzo nie lubi? Bogdan, może spróbuj wyłączyć to radio, to Adam na mnie oszaleje. Bogdan z Moniką? Okej, tego jeszcze nie było. Czy był już jakiś wątek z Bogdanem i Moniką? Wydaje mi się, że w serialu nie. Ewa, a ty się takimi głupotami zajmujesz? Oszalałaś chyba. Ty nie masz, nie wiem, dzieci, pracy, życia, męża? Idziesz w giereczki grać? Ile ty masz lat? Jesteś po 30, kobieto. Siedzisz i grasz w gry. Idź... Nie starajcie się o dziecko z Bogdanem. Właśnie, mieliśmy się postarać o zdradę Bogdana z Kamilą. Mhm. Let's do it. Ask if single. Brag about possessions. O nie, gdzie jest brag about possessions? Sexy pose. Brag about possessions. Zdecydowanie, Bogdan. Kim Ewa jest z zawodu? Ewa pracowała w kancelarii tej samej co Bogdan, ale została w wyniku jego knowań zwolniona. I teraz pracuje, zapisując wszystko, co przyjdzie do głowy wujkowi Adama. Flirt. Compliment appearance. A, Ewa pracowała w banku, sorry, nie w kancelarii. Ale szef banku się chyba kumplował z Bogdanem? Mm.
Okej, okay, Ewa jest na coś bardzo zła. To akurat jest super kanon. A, jest zazdrosna. A, to... Dobrze, to wszystko się zgadza, doskonale. Plan dręczenia Ewy wdrożony. Conquess Attraction. I Physical Intimacy. Ewa's new skill is Charisma. O, a Adam idzie się bawić z Piotrusiem. Wszystko po staremu. Bogdan wybrał sobie doskonałe łóżko, moim zdaniem. Kurde, będziemy musieli niedługo wypróbować jakieś nowe kamienice. Czemu Bogdan chce niszczyć Ewie życie, zamiast się rozwieść? Ponieważ chce za pomocą swojego małżeństwa przejąć kamienicę należącą do ojca Ewy. Na którym odcinku jestem? Skończyłam oglądać chyba na 15-16. Monika acquired the mischief skill. To pasuje do Moniki. O, Renata bije się z misiem. Również bardzo kanon. Powiedzcie mi, co będę musiała zrobić, żeby wprowadzić teraz kolejną kamienicę? W jakiś sposób zburzyć tą i postawić następną? Czy może wczytać grę po prostu do punktu, w którym było pusto na tej działce? Albo czy dałoby radę umieścić moją kamienicę na innej parceli, bo na tej się rozjedzie? Jasne! Potrzebujesz jakiejś większej, czy... Wtedy ich przeprowadzimy po prostu do tej drugiej kamienicy. Mhm. Na Hollow Slough w Willow Creek. Dobrze. Jak się nazywała ta twoja kamienica? Bo mamy jeszcze dwie do obejrzenia. Okej, okay, save and go to manage worlds. A, to oni mają coś takiego jak panel potrzeb. Okej, okay, to potem włączę, jeśli znajdę. O, to tutaj. Tutaj będziemy mogli postawić tę kamienicę drugą. Create new household to move in. I tu stawiamy kamienicę Adama i Ewy. Trzeba było włączyć. O! Są nawet dwie wersje. Wow! Tu też się dużo dzieje. Przepiękna. Dobra. Stawiamy ją. No i jest. O kurde. Jak wy to robicie? Jezu, jakie piękne. Spójrzcie na tę piękną rabatę przed wejściem. Tu jest balkon dojebany. O, Jezu, ja chcę tu mieszkać.
O nie! Zrobiłam coś z drzwiami. Fuck. Nie, nie, nie. Cancel, cancel. Dobra. Tu jest plac zabaw dla Piotrusia. Przepiękny zestaw ogrodowy. Bar na zewnątrz. Gnom, jak u mnie w ogrodzie. Można włączyć... dzień? Nie wiem jak. Nie! Czekaj, co ja zrobiłam teraz? Chcę z powrotem do kamienicy Adama i Ewy. Na górze... A, na górze trzeba wybrać słońce. Dobra. Pięknie. Ja, zobaczcie, co tu się dzieje. O Boże, czyj to pokój? I am not perfect, but my lashes are. Czy to jest Moniki? To musi być pokój Moniki. Chyba, że Magdy. Jest doskonały. Zostaw do robienia paznokci. Tu jest śliczny pokoik. Wow. Każdy ma jakby swoją część domu. To mi wygląda na część Bogdana. Zobaczcie, jakie ma biurko, gabinet do pracy. Piękną oldschoolową łazienkę z żeliwną wanną. Telewizor postawiony na skrzyni. How fancy. Tutaj na tym piętrze jest nawet kolejna kuchnia. O, ten różowy miał być Kamili. Też perfekcyjny. Ta księżniczka tutaj. Mm-hmm. Jak podniosę ściany, to jest więcej artów? To gdzieś w... Muszę zmienić widok, ale nie umiem. Sorry, strasznie nie umiem w Simsy. O, tutaj. Uuu, dobra. Love never fails. Okej, na górze mamy pokoje Kamili, Moniki i Renaty. Dobrze, to w takim razie jest Kamili i Moniki. I ten jest Renaty, jak podejrzewam. Uczajcie tam. Frankly, my dear, I don't give a damn. To jest totalnie Kamila. Zobaczcie, Kamila ma swoją własną różową mini kuchnię i te zozowate arty na ścianie. It's the zoza floor, fuck yeah. Jezu, idealne, idealne grafiki na ścianie. Są tak bardzo zozowate. O, tu mamy jeszcze jeden inspiracyjny cytat. Do more of what makes you happy. So true. O, i w kuchni. Mój Boże, ile jest szczegółów. Czy was posrało wszystkich? Coffee makes everything better. Coś cudownego! Wow. Z własną mini lodówką. Co? Tytuły książek? Ja już się gubię w tym. Za dużo dobra. I obrazy. Dobra, to opuszczamy piętro Zoos. Schodzimy na dół. O, fakie, dobra, doskonale wiem, czy to mógł. Pokój Adama, nie wytrzymam. New York. Gdzie jest pokój ze szczurami? Bardzo dobre pytanie. Ponieważ Adam gra, jest aktorem reklamowym, bardzo znanym, niesamowicie znanym. Istnieje coś takiego jak znani aktorzy reklamowi. To jest gwiazdą. Ale to, że ma Ahmeda powieszonego nad łóżkiem konia, to tak wybitny akcent. Jeszcze Baby Yoda. Więcej koni! Więcej koni!
Lucas'a House. Uuu, dopiero zauważyłam tu w ogródku. Czy to jest lampa w kształcie drinka? For fuck's sake. Nie wytrzymam z tym. To jest jakiś casting couch. Oczywiście barek. Te dwa konisie. Och. Rozwaliły mnie. Więcej koni! O nie, piąty koń just hit the tower. Co to jest za pomieszczenie? To jest jakiś kibelek? Nie, to jest... To jest jakaś tajemnicza szafa z pieniędzmi? Co? Ach, tu jest wejście, więc to jest taki przedpokój, to jest wiatrołap, a w wiatrołapie leży sobie tak jak gdyby nigdy nic. Walizka pełna pieniędzy. Pewnie, czemu nie? O, w łazience też jest koń. Wielgaśny koń nad wanną. Wspaniale. Wszyscy tego potrzebujemy właśnie. To jest chyba łazienka Ewy i Bogdana. Jaka kokoszka w kuchni. I love it. This is my happy place. Czy tu pracuje? Och, to jest pokój Ewy. To jest pokój Ewy, bo ona zbiera te drewniane figurki ptaków. Ewa kocha drewniane figurki ptaków i Adam jej kupił jednego na prezent kiedyś. Zobaczcie, ile ich ma tu na półkach. This is my happy place. Och, ona będzie tu taka szczęśliwa. Welcome to our home. Och. I tu jest ptaszek, i tu jest kolejny ptaszek. To jest zbyt piękne, o. O, to pewnie pokój Piotrusia. Z Artem, z leniwcami. Jezu, jak cudownie. W sumie nie mieliśmy jak inaczej tego rozwiązać, ale uważam, że to wspaniałe, że Adam sobie po prostu mieszka na tym samym piętrze co Ewa i Bogdan. Nie ma piwnicy już, dobra, są te dwa piętra. Damn, no dobra, to chyba wyprowadzimy rodzinę i wprowadzimy ich na chwilę tutaj. Jestem ciekawa, jak się to robi. Coś cudownego. Dobrze, jak się teraz to robi? Manage households. Create new household to move in. Manage households, chyba tak to. Okej, okay, Wernerowie. Transfer seems between households. Nie, household to rodziny, więc... move household into a lot. Dobra. Yes, dobra. Testujemy nową kamienicę już z rodzinką. Okej, wszyscy są w swoich piżamkach. Jak widzicie, wybraliśmy najbardziej slutty opcję dla wszystkich.
Tylko Adam jest w pełni ubrany. Adam jest zajętym człowiekiem. Ewa, dlaczego jesteś taka zła? A, bo twój mąż cię zdradza na twoich oczach. To w sumie ma sens. Kamila słusznie postanowiła jednak pójść do domu. Ewa chodzi wkurwiona po całym domu, to też wszystko się zgadza póki co, a Adam sobie chilluje i ogląda mecz w swoim pokoju. Bonding time z Bogdanem? Super. Chłopaki mają swój mały męski wieczór. Adam can never be cunty. Never in his life. Kamila jest sobie slati przy kominku, czemu nie? Kamila jest głodna. Dobra, oni sobie sami pogarną. Jak bardzo zgłodnieje, to sobie sama zrobi jedzenie. Chyba nie muszę się tym wszystkim zajmować, nie? Albo dobra, idź sobie weź coś z lodówki. Admire new possession. Zjedz chicken nuggets. Kamila idzie zjeść chicken nuggets. Adam jest typem gagatka, co by nosił kreskówkowe, białe bokserki w serca. Absolutnie. Chyba mieliśmy taką opcję do wyboru, ale stwierdziliśmy, że jednak bardziej po polsku będzie nosił po prostu t-shirt i gacie do łóżka. Czemu Piotruś nosi okulary do piżamy? No cóż, to jest jego wybór. Jak tam wasze potrzeby, kochani? Kamilka ma głód, ale już się tym zajęłam. Ewa nie ma potrzeb, zero potrzeb, poza tym, żeby ją mąż nie zdradzał, a ją zdradza. Adam, jak zwykle, szczęśliwy, no thoughts. Zero potrzeb. Patrzcie, jaki szczęśliwy jest nasz chłopak. O, Ewa z Bogdanem. Czas na jakąś interakcję. Denounce friendship, insult face, throw drink, mock out, lie about career. Spobany, baza, parsep, zimze, chorib. Nakrzycz na niego. O, przyszła Kamilka. Wprowadźmy trochę dodatkowo. O, to będzie doskonały ruch dla Kamili. Siedzi na kanapie z Bogdanem, jego żoną. Myślę, że to będzie super, jeśli go spyta, czy jest singlem. Nubim Shorg. Jaruk Kelka. Dalish. MK. Gossip about family drama. Jaruk Kelka. Dalish. O nie, a ty nadal jesteś głodna? Kamila, czemu ty w końcu nic nie zjadłaś? Idź sobie zjedz grillowanego sera i może się uspokoisz trochę. Renata, miałam kliknąć, żeby poszła się wysikać, ale w sumie stwierdziłam, że niech pójdzie sobie popodziwiać, jaki mają piękny drogi kibel. Lucja 093 bardzo mądrze pisze, obie kamienice są przepiękne na swój sposób. Pierwsza to świetne, realistyczne odzwierciedlenie, a druga ma uroczo-humorystyczne elementy. Żadna z kamienic nie powinna płakać. I to jest dokładnie to, co myślę na ten temat. Dokładnie to. Jezu, czemu wszyscy są głodni i nikt sobie sam nie zrobi jedzenia?
Zjedz se chicken nuggets. A potem idź spać z powrotem. Ale na górę. Tu jest twój pokój. Nap lazily. To jest bardzo w jej stylu. Bardzo w stylu Renaty. Co tam myślisz o Adamie? Zobaczcie, jaka myśl organicznie pojawiła się w głowie Ewy. Flirt with Adam. A connection can't be ignored. So go see if there's a spark. Worst case scenario, Adam is flattered but not feeling it. Oj, mam wrażenie, że Adam is jednak feeling it. No dobra, to szukamy Adama. Zobaczcie, jaka wkurwiona chodzi po ogrodzie. Już, już, Ewa, spokojnie. Twój rycerz nadchodzi. Znaczy, ty nadchodzisz do twojego rycerza. Gdzie jest Adam? Adam! A, Adam śpi w pokoju Kamili. Podejrzane. O, a jakby się położyła obok Adama w łóżku? Słuchajcie, jest po prostu... Za dużo łóżek. Dlaczego dzisiaj nie ma kotków w tle? Bo za mną jest green screen. To na potrzeby dzisiejszego road tripa, którego będziemy organizować potem. Ewa, idziesz? Mamy klasyczną sytuację, słuchajcie. W domu jest za dużo łóżek. Ewa nic nie może poradzić, jak tylko pójść spać do tego samego, co Adam. A Adam się właśnie obudził. O nie. Poflirtuj. Try to flirt. Chyba jest zbyt zła, żeby móc flirtować z Adamem. Może spróbujmy w drugą stronę. Adam, idź poflirtować. Zaoferuj różę Ewie. To brzmi jak coś, co byś zrobił. Ty ciągle latasz z takimi... On ciągle lata z takimi wielkimi różami, które mają długaśne łodygi i rozdaje je. Try to calm down. Oczywiście będzie miał to przeciwny skutek. Sprawdź, co tam u niej. Spróbuj być śmieszny. O, silly behavior. Silly behavior to brzmi totalnie jak coś, co robiłby Adam. Impersonate family member. Adam, powąchaj Ewie włosy. Kurde, bałem się, że nie dali takiej opcji. Adam jest zawstydzony. Co jest dość logiczną konkluzją jego interakcji z Ewą. Awkward encounter from socialization. A Ewa poszła sobie kopnąć szafkę. Ewa, jesteś głodna. Weź sobie zjedz chicken nuggets. A potem... idź spać. Kamila śpi w twoim łóżku z jakiegoś powodu, więc idź spać do Adama. Tu zero potrzeb, tu zero potrzeb. Ta ja oczywiście wszystkie niezaspokojone. Monia, idź se coś zjeść. Zjedz sobie płatki. Bogdan, idź się wysikać. I też sobie coś zjedz. Ty sobie zjedz jakieś resztki, nie masz czasu na więcej. Hmm.
Młody, ty też chcesz się sikać. I se zjedz chicken nuggets. Genesee, Barpasa, Paz. Adam i Ewa oczywiście wciąż wkurwieni. Nic dziwnego, skoro cała reszta domowników całymi dniami tylko knuje, jak uprzykrzyć im życie. Gdzie ty z tymi śmieciami lecisz, Adam? Bogdan, idź spać z Kamilą. Ewa, może poprawisz trochę Adamowi humor, jak będziecie mieli jedną normalną interakcję. Spróbuj być przyjacielska. Spróbuj deep thoughts. Share melancholy thoughts z Adamem. To brzmi jak Ewa. A, no dobra, niech się wyśpi najpierw. Spróbuj potem poflirtować. Kamila, ty idź zagadać do swojej dziewczyny. Możesz... ask about who interests. O, za godzinę przyjedzie autobus po Piotrusia. Przynajmniej jedno dziecko niech nie zostanie wyrzucone ze szkoły. A, okej. Okay. Musimy wejść w Ewę i jednak nie flirtować z Adamem, bo mają na razie negatywną relację, więc pogadajcie o sztuce, na przykład o drewnianych kaczkach. A potem... dzielcie jakiś deep thoughts. Nie, nie flirtujemy. Co tu, dziewczyny? Dziewczyny, co tu robicie? Okej, rozumiem. Nie jest to najgorsze miejsce do knucia. Mam wrażenie, więc, że ta kamienica powstała z myślą o tym, że to jest doskonałe miejsce do knucia. Nie, nie, nie idź sobie stąd. Czekaj, czekaj, czekaj. Dziewczyny, to było dobre miejsce. Pick up line. Shersha Gibaru, Quinhar. Ask risque question. Strefa knucia. Dziewczyny są w strefie gaslightu. Dobra, Piotruś w szkole. Uff, w końcu się go pozbyliśmy. Widzieliście, jakie spojrzenia wymienili ze sobą Adam z Bogdanem, jak się mijali? Dziewczyny mają time of their lives na kanapie. A i oczywiście Adam się wpieprza jako trzecie koło. Piąte koło. Dlaczego to jest trzecie koło po angielsku? To nie ma żadnego sensu, przecież są trzykołowe rowery i doskonale działają. Ale piąte koło? Piąte koło mało komu jest potrzebne, ponieważ cztery koła są już wystarczająco stabilne. Piąte nie doda żadnej stabilności, więc piąte jest niepotrzebne. Piąte koło u wozu. Polskie wyrażenie ma sens. Ale angielskie third wheeling? Third wheel, being a third wheel? Trzy koła to perfekcyjnie sensowny układ.
Dziękuję za uwagę. Cieszę się, że przyszliście na mój TED Talk. Ewa, uspokoiłaś się trochę? Uspokoiłaś się. Gdzie jesteś? Idź do łazienki, a potem może w końcu byś zagadała do Adama. Wiem, że jesteś zajętą kobietą. To jest bardzo klasyczna mama-córka interakcja. Renata i Kamila, yep. Adam dla odmiany ma się dobrze. A, bo przegląda się w lustrze, to ma sens. Oh. O nie, Adam jest anty-Ewa? Bez przesady. Nie interesujemy się sprawami dzieci. Adam, weź uspokój i przeproś Ewę. Potem... Slapem Silly? Co to ma znaczyć? Ewa oczywiście opowiada jakieś depresyjne historie. Pifatal, Vonsley, Thimba, Yanifab. Dobra, pracujemy nad nim. Slapem Silly to klepanie po mordzie po przyjacielsku. Wiem, robię tak cały czas. Przyszedł jakiś typ, ale nie interesujemy się nim za bardzo. Ach, Adam, może daj się Ewie wysikać, dobra? Nie krzycz na nią i daj jej w spokoju się wyszczać. A, już sama poszła. Dobrze. Okej, Monika sobie znalazła kolegę. Ukenoi Pompira. Quaxi Fazunia. W salonie jest imprezka obecnie. Ewa, czy ty się wysikałaś w końcu? Czemu tak dziwnie chodzisz? Wow, Ewie udało się trafić do kibla w końcu. Brawo, Ewa. Bogdan, kontynuuj zdradzanie Ewy. Pochwal się, ile zarabiasz. I poflirtuj trochę. Adam się oczywiście pięknie wpasował między wódkę a zakąskę. Monia, idź pogadaj z Adamem. W końcu masz być jego narzeczoną. Ewa marudzi, kto by się spodziewał. Dobra, muszę teraz sprawdzić, jak nazywała się ta druga kamienica. Okej, okay, to była kamienica Adama i Ewy. O, siema Wilcza. O właśnie, ja ci miałam dać jakiegoś moda na czacie. Czekaj, zaraz ci dam. Czyli mamy już tak, kamienicę starego Wernera obejrzeliśmy. Kamienica Adama i Ewy. I ktoś jeszcze na czacie mówił o swojej trzeciej kamienicy. Warszawska, kamienica warszawska jeszcze, dobra.
To zaraz uruchomimy warszawską. Czekajcie chwilę, tylko dam wilczej tego moda. No co jest z moim netem? Zatrzymujemy. Jak przejść do trybu zarządzania światem teraz? Najpierw zapiszemy. No i dobra. Mamy moda dla Wilczej. Dziękuję Bartek za pomoc, ale teraz muszę jakoś odkryć, jak wyjść z powrotem do trybu stawiania domów. Manage Worlds, dobra. O, a mi chyba akurat się bateria skończyła. Już wymieniam. Powrotem. Mamy jeszcze jakąś wolną działeczkę? Mamy wolną działeczkę. Zobaczymy, czy ta kamienica się na niej zmieści. Kamienica warszawska. Jest. Ja, czajcie. Jaka piękna, jaka wielka. Kurde, elegancka. Ile pięter. Muszę przyznać, że bardzo warszawska ta kamienica. Budujemy ją. Wow, ej, idealnie się zmieściła na działeczce. Ja, obczajcie ten ogródek. Oh my god. Przez przypadek przyniosłam jakiegoś krzaka. Jezu, jak pięknie. Czekajcie, bo ten krzak pewnie miał jakieś swoje bardzo określone miejsca, a ja teraz popsułam. Nie było trzepaka, więc dali drabinki. Racja. Zobaczmy, jak jest w środku. Wow, strasznie dużo pięter. Więc tu na dole mamy bar, w ogóle funkcjonujący bar. Tu mamy... To jest, słuchajcie, lokal użytkowy na parterze. Tutaj jest pianino na takim podejście. I mikrofon, tu się dzieją występy i tu są na pewno dancingi wieczorami. Tu mamy elegancki sal, tu mamy jakąś galerię sztuki w ogóle.
i... I tu mamy jakąś garderobę z dwoma lustrami. Włączę ściany na chwilę. Patrzcie, patrzcie jak to wygląda. Tu jest kuchnia do tego baru, który tutaj się dzieje. Tu jest ewidentnie galeria sztuki na dole. Mamy jeszcze... Mamy jeszcze bardziej sekretny pokój. Z lamą. Następne piętro. Elegancko. Jakie przepiękne płytki w korytarzu. I tu mamy salon i mamy oczywiście drewnianą kokoszkę. Czy to Ahmed? Nie, Ahmed stał w pierwszej kamienicy na środku salonu. Było też dużo jego portretów w drugiej kamienicy. Nie mylmy Ahmeda z lamą, proszę. Jak, och, spójrzcie na ten gabinet z takim mini balkonikiem. How fucking fancy. Coś pięknego. Jak gustownie urządzona sypialnia z złożonymi koszulami, z tymi kwiatami. Boże, ale macie talent do tego. I jeszcze jedno piętro. Z więcej sypialni. Łazienka. I ostatnie piętro. Chyba ostatnie. Pokoik dla każdego. Śliczne. No i dach. Dobrze, wprowadzamy tutaj rodzinę. Przeprowadzamy wszystkich do kamienicy warszawskiej. Jules 777, dziękuję za suba. Słuchajcie, tak luksusowo było w tej kamienicy warszawskiej, że aż dostałam suba. No dobra, chcę grać teraz. Lecimy. Nie uwierzycie, ale Ewa znów jest wkurwiona, ponieważ ma relationship fears with Bogdan. Co jest dość fair, ponieważ ciągle flirtuje na jej oczach z Kamilą. Czy można mi dawać donaty? Ależ oczywiście, nawet są potem czytane przez automatyczny głos na streamie. Gdzieś na moim kanale na Twitchu jest... można kliknąć, żeby dać mi donate. Donaty surowo zabronione. Jeszcze nie ogarnęłam w ogóle, jak się wypłaca, ale kiedyś na pewno to zrobię. Ewa daje sobie jakiś pep talk przed lustrem. Sprawdźmy. Oho, gnidy knurl. Póki co, myślę, żeby wprowadzić je ostatecznie potem do drugiej kamienicy, tej Adama i Ewy, ponieważ jest, ma coś, czego nie ma żadna z dwóch pozostałych i jest to strefa gaslightu. Jest to ten zakątek za śmietnikami, gdzie gnidy mogą iść i knuć. To dla nich bardzo ważne, spójrzcie. Flynn... Ona by, Renata strasznie by chciała, żeby skupiły się na knuciu, ale dziewczyny Kamila i Monika ciągle są rozproszone flirtowaniem ze sobą nawzajem.
czy grałam już w Forzę, jeszcze nie grałam. Pogramy chwilę w tej kamienicy, a potem będzie road trip karaoke w Forzie Horizon 5. Krasia! Jump up on the fish! Miwa! Sex! Sex! Sombra! Bunkaru! Kamiwa! Senefish! Spade hap ya! Zostawmy gnidy sobie samym. Adam sobie słodko śpi. Jego umysł niezmącony najmniejszą myślą. Ewa wciąż przeżywa kryzys egzystencjalny przed lustrem. Rel. Jesteś gotowa, Ewa, żeby zacząć dzień? You good, Ewa? Is everything okay? Ewie by się strasznie przydał taki road trip z nami, który będę organizować za chwilę. To jest dosłownie coś, co Ewa by robiła. Yep. Monia poszła sobie poczytać książkę w barze. Uwielbiam w to, jak Renata chodzi. Spójrzcie, to ta cunty bitch. I love her. Camila is materialistic. Wiemy. Materialistic Sims need to buy new things and enjoy admiring and discussing their belongings. Camila, olej Renatę. Idź pracować nad relacją ze swoją dziewczyną. To znaczy, hello gnidą. Ask on a date. Czemu nie? Wadysz. Marik Poshima? Washinoi. Oh, Tinkwell. Dobra, dziewczyny się zajmują sobą. Co się dzieje? Czemu? A, dziewczyny idą na randkę! Co się naprawdę dzieje? Oh fuck. Kurde, to jest ważna chwila. Nie wiedziałam, że to naprawdę tak działa. Mogą iść do parku na przykład. Pendula View. Kurde, gdzie zabrać dziewczyny na randkę? Mogą iść do siłowni. Do nocnego klubu. Dobra, idą do nocnego klubu. Zdecydowanie. Girls night! Just girls being pals! Tu już chłopaki tańcują. No nieźle. Idziecie razem. Main goal, socialize with your date. Sit and talk to your date. Have both seems be flirty at the same time. Dobrze. Mamy taki goal, żeby obie były flirtatious w tym samym czasie. Kurde. O nie! Czemu? Czemu nie wyszło? Niedobrze. Flirt. I... Chyba, że za szybko zaczęły. Spróbujcie potańczyć dziewczyny czy coś. Czy nocny klub o 14 w poniedziałek? Yep. Okej. Smooth recovery. Oh yes.
Kamila, czemu siedzisz z jakimś typem? Uspokój się. Idź do Wstawaj. Olej typa. Boże, trzech typów się kręci dookoła Kamili. Kamila jest rozproszona, niedobrze. Kamila. Typie, idź sobie. Idźcie usiąść tam razem. No. O Boże, lesbian dating is hard. Klub dzienny. Nie, Kamila, nie idź nigdzie. Siadać i flirtować. Dawaj jej jakiś silly behavior. Nie wiem, cokolwiek. O nie, jest very tense. Niedobrze. Czemu? Zacznijcie od small talku. Nie idzie nam dobrze. Idź za nią. O, idą do baru, dobra. Order drink. Możemy wybrać drinka. Co by dziewczyny wypiły? Kurde, nie znam w ogóle co. A, bo oni pewnie wymyślali swoje nazwy dla tych drinków. Simsopolitan, Sour Punch, Salty Llama, Juice on the Rocks, Sweet and Spicy, Ranch. pijemy drogie drinki. Przestań, gdzie ty idziesz? Nie dawaj sobie peptoku. Idź zamówić drinki dla siebie i Moniki. W sumie zastanawiam się, dlaczego uznałam, że to Kamila przyjmuje inicjatywę. Okej, dziewczyny siadły napić się drinków. Niestety pomiędzy nimi jest jakieś kolejne trzecie koło. Kolejna przeszkoda. Mam propozycję. Kamila, obraź go. Oblej drinkiem. Jest. O. Malicious. Kind of smell. What the f- Like a baka. Renega. Miłego wieczoru. Mam 6,9. Dziękuję za 10 złotych. O, pięknie wjechała dyszka. Akurat dostaliśmy drinkiem w twarz. Fuck yeah. Hoi voi. Mamy Kamila behavior. Gorbanehi. Glenk. Spubani! Say hoi boy! Dobra, ale już typa, nie jest tego wart. Pomeray Bahira. Myszka! Schmingle Yarb! Serpino Banab! Rysy, please, zostaw dziewczyny. Kubepta. Afa. Narabu. Aspina! Discuss evil plans. To jest totalnie akcja. To jest akcja skrojona pod dziewczyny. Discuss evil plans. Dobra, olej łysego. Idź za Kamilą. Monia, please.
Spinok? Zip dudes? Dobra, jak wrócić? Chyba nic już z tego nie będzie. Może dziewczyny, wracajcie. Wracajcie do domu? Jak to się robi? Jak one mają wrócić do domu? Ikona postaci w lewym dolnym. No dobrze. Ale gdzie jest opcja, żeby wróciła do domu? Discuss evil plans to tylko z danym. No. Fuck, rozwalam wszystko. W telefonie. Kurde, to trzeba było tak od razu. Nie. Nie mam tu takiej opcji jednak. Czemu ta gra jest taka trudna? Mam podróż, ale nie mam podróży do domu. Dobra, wiecie co? Zmieniam postać po prostu. O, date complete. Dostaliśmy brązowy medal. Wow. O, mam opcję go home. Dobra. Ekstra. Idziecie do domu, laski? Czy ona idzie na piechotę do tego domu? Monia, to się da. Okej, Monika jest tą laską, która na imprezie nagle zwiewa i nikt nie wie, gdzie się podziała. I zaczyna uciekać wszystkim przyjaciołom. Patrzcie, jak biegnie. Monia, co ty robisz? Dobra, randka była na brązowy medal, ale była. Podjęłam decyzję, że wprowadzam wszystkich do drugiej kamienicy. Mam nadzieję, że pozostałe się z tego powodu nie płaczą. Kamienica Adama i Ewy. To lepiej niż każda moja randka ever. Wilcza, you good? Powiedziałabym, żeby ktoś zabrał Wilczą na dobrą randkę, ale nie będę tu pimpować znajomych na czacie obcym osobom, więc w ogóle tego nie powiedziałam.
No dobra, kochani. Zajmujecie się sobą, czy mam coś z wami robić? Ewa myśli o tym, żeby przegadać swoje lęki związane z małżeństwem z Bogdanem. Dobrze, talk about relationship fears. Ewa, spróbujmy otwartej komunikacji. Zobaczymy, czy poprawi to wasz związek. O, poprawiło. Okej, tego się nie spodziewałam. Criticize Wuhu Techniques. Myślę, że jest to coś, co Ewa by zrobiła. Dawaj, Ewa. Jak komunikacja to na całego. O nie, kliknęłam nieumeblowaną? Nie, przecież... Okej, chyba musimy ich jeszcze raz wyprowadzić i wprowadzić, bo przez przypadek wprowadziliśmy ich do nieumeblowanego domu. Wprowadźmy ich tu. A czemu się nie da furnished? Co się dzieje? Coś jest nie tak. Why? Może postawimy od nowa. Spróbujmy zburzyć i zbudować tę kamienicę jeszcze raz. Czemu ja klikam rzeczy bez sensu? Teraz jak się burzy rzeczy? Tu chyba tak, dobra. Pięknie. Pięknie jest umeblowana. I umeblowany domek. Pięknie. Nie stać nas. Okej. Jak się wpisywało kody? Co jest? Co ja zrobiłam? Przypomnijcie mi, jak się wpisywało kody. Na kasę. Musimy im dodać kasę, bo nie stać ich, żeby wprowadzić się do tej kamienicy, w której chcemy, żeby mieszkali. Był jakiś skrót klawiszowy do wpisywania kodów. Ctrl Shift C, dziękuję. Boom, 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 ka-ching. Ka-ching.
sprzedajemy kolejne kamienice starego Ewy. No i dobra. Bum. O, strzałka w górę i automatycznie się robi poprzedni kod. Dziękuję, to bardzo przydatne. No i dobra. Bum, proszę bardzo, macie swój zakątek. Bawcie się. Dawać. Teraz nie mieszam. Zobaczę, co sami będą robić. Chociaż, Ewa... Czy już porozmawiałaś z Bogdanem o tym, co ci się nie podoba w waszym życiu łóżkowym? Oh my god, nie, Ewa, płoniesz, Ewa! Co robić? Adam, ratuj ją! Adam! Renata, dzwoń na... Adam, ratuj ją! Adam! Nie uciekaj! Gaś Ewę! Szybko! Nie, uff. Ewa jest brunetką. O nie, Ewa stała się brunetką. A, okej. Okay. Sytuacja opanowana. Aha. Adam nie chce nic mówić. Adam poszedł się zesrać z tego wszystkiego. Oczywiście, że musiało się to przydarzyć Ewie. Oczywiście. Ewa, weź... A nie, Bogdan poszedł do tej łazienki, to może ty pójdź na górę i weź sobie jakąś kąpiel czy coś, bo troszkę się usmoliłaś. Dobrze, że był ten spryskiwacz nad kominkiem. Dobrze przemyślana chata, zgadza się. O, to ona się dużo mniej się przejęła niż na przykład tym, że jej córkę wyjebali ze szkoły. Adam? You okay? Monia śpi tu, a Kamila śpi tu. Nie jest to optymalna sytuacja, ale damy dziewczynom czas. Miały dopiero co randkę, za którą dostały brązowy medal. Nie jest najgorzej. Piotruś, idź poprzeszkadzać ojcu. Talk about your favorite animal. Wiem, że mogę ustalić, kto gdzie kto gdzie śpi. Ale mi się nie chce jeszcze. A propos, czy zauważyliście, że są ludzie, którzy mówią, że idą uspać dziecko? Albo że dziecko jest już uspane? Zauważyłam to na grupkach na Facebooku dla rodziców, jak również oglądając Życie na kredycie. I zastanawiam się, czy to jest jakieś dziwne słowo... tu poszłaś spać, Monia. Może być. Czy to jest po prostu jakieś obejście tego, że uśpić się źle kojarzy? Że ludziom się usypianie kojarzy z usypianiem zwierząt. Więc no, nie powiedzą, ej, uśpiłem dziecko, bo się będzie im źle kojarzyć. Więc mówią, a, uspałem dziecko.
Ja mówię, że położyłem dziecko do spania. No, pewnie po prostu ludziom się nie chce mówić tak, bo tak jest długo. O, uwaga! Adam, Ewa, akcja, Adam, Ewa, akcja. Ewa, powiedz coś miłego Adamowi dla odmiany. A, patrzcie, prawie się zarumienił. O nie, czemu znowu coś jest nie tak? Między nimi nie może być dobrze. Czy między wami nie może być normalnie? Yabinabi? Tak, pogadajcie o tostach. Tak, tak. Tosty to temat, który Adam będzie w stanie udźwignąć. Macie rację, nieważne jak się dogadują, ponieważ miłość sama przyjdzie nieproszona. Find common ground, please, I'm begging you. Find common ground. Przepraszam. Declare enemy. Okej, okay, będzie enemies to lovers arc. Fibso. Nibłag. Adam powinien mieć główną aspirację tosty z serem. Absolutnie się zgadzam. Ewa, ty też przeproś Adama. Pagan. No nie, nie, nie mogę się dogadać w ogóle. Może spróbuj silly behavior? Nie, silly behavior nie. Joke about family heritage? Co, to czas, żeby się pobili? Jezu, czemu oni się ciągle kłócą? Co jest? Daje im same pozytywne interakcje. A w sumie to też jak w serialu. Ach, wiem, Ewa, było ciężko. Czy ktoś to może posprząta, znając życie? Ewa będzie musiała. Kasiu, nie umiesz w Simsy? Wydało się. Nie, no słuchajcie, niech się dzieje to, co się ma dziać, tak? Po to jest, po to w to gram. Żeby pozwolić się zaskoczyć czasem. Okej, okay, Ewa jest w strefie gaslightu. Myślałam, że Adam do niej przyjdzie pogadać, ale nie. Bogdan, bardzo NPC behavior, stał w przedpokoju nieruchomo przez jakieś 20 minut. Teraz idzie pogadać ze swoją żoną. To nie jest dla niego typowe zachowanie. Knuł pewnie, macie totalnie rację. Co robi Renata? Renata, żyjesz? Snuje się oczywiście, snuje i knuje. Jaka muzyczka. Gdzieś odchodzi jakieś knucie. Adam siedzi sam. Kamila z Monią cały czas śpią. Co z wami, dziewczyny? Jesteście okej? Wszystko z wami? O, ugotuj coś razem z Moniką. To będzie super aktywność. Zróbcie razem... zróbcie razem... grilled cheese. Czy nie zapomniałam o córce Ewy? Zapomniałam o córce Ewy, ponieważ mnie wkurwia. Po prostu jest limit osób, które mogą mieszkać w jednym domu i z wyborów, które podjęliśmy, wyszło, że olewamy tę postać na razie, ale będzie drugi dom. I to w sumie będzie miało sens, bo przecież córka Ewy nie mieszka już z Ewą. No wiem, wiem, bycie gnidą jest męczące, dlatego dziewczynom należy się ich beauty sleep. Ale jak już wstaną, to niech idą sobie razem ugotować grilled cheese. Co jest, Kamila? Czemu jesteś taka wkurwiona? A! Kamili się nie podoba, że ugasiliśmy pożar. W sumie
To brzmi jak Kamila. Adam, czas na jakąś... Adam, może zacząć zarywać do Bogdana. Nie, nie pójdziemy chyba w tę stronę. Może... Myślę, że Adam powinien spróbować być śmieszny, ale strasznie mu nie wyjdzie. Spróbujmy tak. Szmuni numi, brzmi jak coś, co Adam by powiedział. O nie, Bogdanowi się spodobało! Nie! Bogdan, to nie tak miało być. Czemu Adam jest flirty z Bogdanem? Co się dzieje? Guys! Wszystko idzie nie tak! Strasznie to wszystko poszło nie po naszej myśli. Adam z Ewą się nienawidzą. Adam flirtuje z Bogdanem. O nie! On to teraz robi sam z siebie, ja nim nawet nie steruję. Słuchajcie, główną aspiracją Adama jest znalezienie wielkiej miłości. On powinien być bardzo flirtatious. Ale z jakiegoś powodu z Ewą tylko się kłócą i nienawidzą i chcą się bić. Za to ewidentnie coś kliknęło z Bogdanem. No cóż, nie będę się kłócić z ewidentną chemią pomiędzy jednym AI a drugim AI. Dlaczego mówią po rosyjsku nagle? Adamowi nie wyszło z Ewą, więc zarywa do drugiej osoby z pierścionkiem, aby żyć swoje homewrecker fantazje. Uwielbiam słowo homewrecker w ogóle. O, jaka piękna scena. Wszyscy się pięknie dogadują. Aż wjechała urocza muzyczka. Biedna Ewa, teraz jej mąż będzie ją zdradzał z kolejną osobą i to z Adamem. Ewa zauważyła, że Bogdan flirtuje z Kamilą, więc próbowała sprawić, żeby był zazdrosny przez flirtowanie z Adamem, ale tylko się z nim strasznie pokłóciła, a teraz Adam i Bogdan poczuli do siebie miętę. O, spójrzcie, jak dziewczyny się świetnie dogadują. Czy robimy kakten z Adamem, Bogdanem i Ewą? To byłby ciekawy pomysł. Musimy postawić namiot w ogrodzie gdzieś. Teraz mam przed oczami scenę z Brokeback Mountain, ale Bella Swan jest w tym namiocie razem z nimi. Renata knuje z Bogdanem, to się zgadza. Ten sobie je chicken nuggets pewnie, albo jakiś tościk. Chyba wjechał tościk. Czemu ta Lafirinda chodzi w seksownej bieliźnie ciągle? No myślę, że to pytanie jest jednocześnie twoją odpowiedzią. Bo nie ma nieseksownej. Gdzie idziesz, Adam? Idziesz do strefy gaslightu? Oni wszyscy coś podejrzanie często tu chodzą. W sumie są śmieci, a oni wynoszą śmieci, I guess. Nie wiem, wydawało mi się, że w Simsach Simy się mało przejmują higieną i trzeba właśnie ciągle po nich sprzątać. A te nasze to straszne czyścioszki. Cool.
Adam obserwuje Bogdana, jak śpi. Adam, jakie plany? Dokąd biegniesz, chłopaku? Aha, Adam chodzi w kółko. Bardzo Adam behavior. Ewa, żyjesz? Ewa sobie śpi. Przyszedł Adam. Aha, Adam przyszedł sobie pograć do Ewy pokoju w gierki. Nie, on sprawdza jej maile. Czy on wszedł na jej Tindera? Aha, chyba wszedł na jej Tindera, bo coś mi się ewidentnie nie spodobało. Adam, wszystko gra? Co jest? Uspokój się. Czemu taki wściekły? On też jest zły, że... Nie budź jej. O, niech siądzie. Jak Edward przy Belli. Adam czyta komentarze, które się z niego śmieją. O, Roch pisze, o nie, to jak ten motyw z filmu Nigdy Więcej, o mój Boże. Kochałam film Nigdy Więcej całym swoim sercem. To nie było Nigdy w życiu, a nie Nigdy Więcej. Nigdy w życiu jest wspaniałym filmem, ale nigdy nie rozumiałam, dlaczego oni po prostu ze sobą nie pogadali, ale I guess to takie jest prawo. Takie jest prawo komedii romantycznej, że fabuła by nie zaistniała, gdyby dwójka głównych bohaterów po prostu ze sobą porozmawiała. O, patrzcie, jest, mają moment. Spróbuję. Spróbuj small talku. Nie bądźmy zbyt, wiecie, zbyt do przodu, bo znając tę dwójkę, to zaraz zaczną się bić. Ewa, vent. To jest w sumie główny... Complain about problems. To jest dokładnie to, co Ewa by robiła. O, usiądł sobie na łóżku. I Ewa będzie się skarżyć na swoje problemy. Pięknie. O, nie? Propie bosa. Co się wydarzyło? Dobał. Więc tak, Ewa spała tutaj. Nie, Ewa spała w swoim pokoju. Tu. Przyszedł Adam, sprawdzał coś na jej komputerze. Bardzo się wkurzył. Potem przyszli tu, przez chwilę było miło. O, chrupek przyszedł, cześć chrupek. Przez chwilę było miło. Po czym usiadli oboje na łóżku pogadać. Adam coś jej powiedział. Ewa sprawdziła to na telefonie i nagle zrobiło się wielkie napięcie. Spójrzcie, co się dzieje. Ewa jest nagle strasznie wkurwiona. Adam ma chytry uśmieszek na twarzy. Czekajcie, zamknę drzwi. Bo chrupek sobie sam otwiera drzwi jak coś. Chrups, siadaj. Będziesz na siedzeniu pasażera. Ona i on nie boi grom. Ewidentnie. No dobra, to ruszajmy i zobaczmy, co się będzie dalej działo. Chodź, chrupek. Chodź, Bysiu. Galimpa. Wimboisa. Serpino Venava. Znowu się kłócą. Co jest z wami? Oni nie mogą przestać. Wisp. Legenzo Sinush. Dzień dobry. Niara Inazuk. Kisana. Tajemnicza sprawa, nie dowiemy się, o co poszło. O, za to tutaj jak się doskonale bawią wszyscy w salonie. Zobaczcie, jakie zebranie gnit. Wszystkie gnidy w jednym miejscu. Renata sobie poszła, ale mieli wspaniałą sesję knucia
w conversation picie. O, Ewa się dogada z dziewczynami? Nie, tak nie może być. Musimy wprowadzić trochę zamętu. Provoke, insult face, mock outfit. Chew out. Chew out. I provoke. Frodoma Rothese. Mubu's Kenda. Belindy. Kamila. Kamila ma tylko tryb flirtowania, ewidentnie. Fuizak. Skiba. Dwi. Glad. Oho, słuchajcie, laski idą do strefy gaslightu. Ewa z Moniką to... Kocham śmiech Moni. Make a flirtations? Okej. Okay. Monia, Ewa, ship? Tego jeszcze nie było. Spróbujmy. Aga, aga. Flash crazy eyes? Okej, okay. Ewie się nie spodobało. Czy Ewie się kiedykolwiek coś spodobało? Okej, to się udało. Znowu coś sprawdza na telefonie i znowu coś będzie nie tak. Kamila ich przełapie. Kamila je przełapie zaraz. Ups, ups, ups. Okej, chodź flirtować z Moniką w strefie gaslightu. Zobaczymy, czy się obejmą, przy śmietnikach dziewczyny. Renata sobie każualowo wynosi śmieci w tle. Renata, idź sobie. Renata, popsułaś wszystko. Nie, nie popsuła. Okej. Okay. Mamy to. Czemu minus? Czemu minus? Co się dzieje? Co się dzieje? Okej. Okay. Zostawiam dziewczyny sobie, same sobie. Kamila jest perfekcyjnie zrobiona, zgadzam się. Kamila nam wyszła naprawdę, jak mało kto. Ale z Moniki do końca nie jestem zadowolona. Coś z fryzurą moglibyśmy jeszcze pokombinować. Dziewczyny. Co by tu jeszcze? Physical intimacy, kiss hands. Nie, coś nie. Coś nie. O! Przyszedł Bogdan i się wkurzył. Bogdan jest hippie. Boże, co by spać? Dobrze, Bogdan, śpi sobie. Jesteś zapracowanym mecenasem. Zgadnijcie, co robi Adam w tym czasie. Właśnie, może ktoś z nich znalazł sobie pracę. Adam się bawi lalkami. Okej, to może niech Adam poszuka sobie pracy. Nie podoba mu się to za bardzo. No cóż, Adam nikomu z nas się nie podoba. Znaczy, Bogdan. Adamowi na razie nie szukamy pracy, bo nie mam dodatku, którym można być aktorem. Może potem ściągnę. Już dajcie mi spokój na razie. Kim
może być Bogdan, bo chyba nie ma prawnika, ale może być kryminalistą. Myślę, że biznesmen będzie blisko. Mhm. Ojej, Monia! Tak na kanapie odpadłaś. Zmęczona dziewczyna. Ewa ma negatywną interakcję z Bogdanem. Ciekawe. Tego jeszcze nie było. Criticize wokół techniks. A następnie... A następnie spróbuj... Czy ci w końcu będą mieć jakąś pozytywną interakcję? Nie. Nie. Adam znów jest wściekły. Adam jej po prostu organicznie nie znosi. Jakaś odwrotność tego, co jest w serialu. Za to chłopaki, jak już ustaliliśmy, mają wyjątkową chemię. O, no i mamy scenę z kaktentu. Tylko na odwrót. Uwielbiam, że Adam siedzi sobie z Bogdanem i prowadzą bardzo miłą rozmowę, a Ewa siedzi po drugiej stronie łóżka i próbuje napierdalać na Adama. Yam, wanna fish. Torbo, Demaza, Fubim, Skuma. Kak bed. Nebahana. Nubim Shorg. Himba bleef? Huh? Pana Diola. Ebony Flurba. Ah, Shali Pratt. Zostawiam wam ich na chwilę. Niech sobie robią, co chcą. Ja idę do łazienki. Wrócę. Sprawdzę, co one wyprawiali, kiedy mnie nie było. A potem kolejna część wieczoru.